I witam wam gorąco w kolejnym odcinku Dzień Dobry Krypto. Bitcoin Phoenix, dziękuję za wczorajsze komentarze. Dużo ich było, można powiedzieć. Więc cieszę się, że niektórzy z was się cieszą, że powracamy. No, niektórzy, może większość. Także dzięki za wszystkie komentarze. Wracamy z Dzień Dobry Krypto. Tak jak mówiłem ten tydzień, będziemy spokojnie sobie tutaj przeplatać Dzień Dobry Krypto razem z tą ostatnią audycją, którą dodaliśmy, gdzie będziemy przedstawiać akta sprawy sądowej dr Craig Wright. WS Ira Klemen i dzisiaj już leci kolejny z 19 odcinków, czyli druga część, która została upubliczniona przez XP Analyst. Wcześniej można było dostać gdzieś za dolara za odcinek, gdzieś to było oczywiście na i upublicznione, ale teraz widzicie, że można to za darmo odsłuchać tutaj, więc 300 godzin ze sprawy sądowej, tylko fakty. To, co było tam powiedziane, nie... Jakieś twittery, onety, krypto czy inne rzeczy, które miałby tutaj dodać swoją opinię pomiędzy jeszcze. Więc kolejny odcinek koło godziny 10 polskiego czasu, druga w Stanach, czy tam pierwsza, zależy w której strefie oczywiście mieszkacie. A my przejdźmy w takim razie do Koń Sprawdźmy co się działo wczoraj. Widzę, że to gdzieś tutaj byliśmy poniżej 19 tysięcy już. Dzisiaj odrobienie tych strat 2,4%, 19,4% jeżeli chodzi o BTC, najlepsze projekty z ostatnich 24 godzin, Helium 52%, Terra Luna Classic 20%, i EOS 20%. Coś ciekawe, że Terra teraz pompuje jak gdzieś, kiedy to było, zaraz tutaj sprawdzę. Mam nadzieję, że jesteście na Discordzie, tam dodajemy dużo też wiadomości, jeżeli chodzi o newsy i nasze przypuszczenia, to co może się wydarzyć oraz zmianę narracji różnych tutaj projektów, czy cytatów, czy Uwidaczniamy skamy takie jak Celsius, jeżeli chodzi o piramidę finansową i inne rzeczy, także zapraszam, ale gdzieś tutaj 18 dokładnie sierpnia dodałem taką wiadomość, gdzie coś czuję, że będą pompować projekty o mniejszej kapitalizacji, losowo. Jeżeli mieliby oczywiście upaść, tu jeszcze mogą mieć rozmach. Nie mówimy oczywiście jeszcze o żadnym upadku, ale jeżeli ten Rynek, brakuje mu płynności w tym momencie, to wydaje mi się, że właśnie takie projekty, które były skazane praktycznie no, bez wartości, tak, są teraz pompowane, bo wtedy można ewentualnie jeszcze wyciągnąć więcej z tego marketu, aż ta płynność, o ile się pojawi w niedalekiej przyszłości. Dlatego Terra Luna Classic jest jednym z tych przypadków, i to nam pokazuje, że coś co. Niedawno było, albo dalej jest, bo cena o tym nie świadczy tak naprawdę, moim zdaniem, e, skamem po różnych rzeczach, dzisiaj jest już na 28 pozycji. Ale by było, gdyby Tera pojawiła się w pierwszej dziesiątce. Podkreśliłoby to, to, czym ten rynek się teraz cechuje. Jeszcze, tak jak mieliśmy w audiobooku, o, ktoś tutaj ostatnio właśnie czytałem też, e, gdzie się ma na Bithubie? Zaraz wam to przytoczę gdzieś tam końcóweczkę, ale tutaj macie to, co najbardziej pompuje. Jeżeli chodzi o projekty, które nie pompują, no to mamy DeFi Chain, Chain, Celsius Network ostatnio. I tutaj widzę że dużo osób schodzi ze stablecoinów, one są wtedy oczywiście tutaj w pierwszej dziesiątce, tak? Czyli wracają te stablecoiny na market. Dziś tutaj niedawno czytałem na BitHubie, jeden z newsów akurat, którymi tutaj można powiedzieć taki delikatny, negatywny wpływający kryptowaluty domek z kart Tylko cud mógłby powstrzymać efekt domina i faktycznie to jest troszeczkę negatywnie na ten czas, ale na samym koniec jest to, co praktycznie w ostatnim audiobooku zauważyliśmy chyba wszyscy razem, czym tutaj się wszystko cechuje. Jak długo branża będzie łudzić się, że hossa szybko wróci? Kryptowaluty powinno oczyścić się z całego brzemienia, jakie na siebie wzięły w ciągu trzech ostatnich lat. Chciwość popchnęła miliony ludzi do nieetycznych i zupełnie bezcelowych działań, które od początku nastawione były wyłącznie na szybki zysk, nie na budowę konkretnych zdecentralizowanych produktów. To tak, jakby pójść do restauracji, której podstawowym celem jest jak najszybsze obsłużenie, 500-metrowej kolejki klientów do bułki z hotdogami, w jakiej jakości finalne danie otrzymają uczestnicy takiej kolejki? Czy będzie smacznie? Wysoko jakościowe? Prawdopodobnie nie. Jest to w zasadzie trafne porównanie do tego, co otrzymywali inwestorzy w ciągu ostatnich kilku lat. Kaczki kwakały i zostały nakarmione. Finalnie, jak zawsze, przyszedł czas rozliczeń. Poświęcimy całą moc analityczną, by zidentyfikować moment odpowiedni do ponownej akumulacji. I tutaj widzimy, że albo autor przeczytał audiobooka, którym Ostatnio kryptocisza przed burzą do podobnych konkluzji przyszliśmy, albo po prostu ma swoją wiedzę na temat tego rynku, co tak naprawdę panowało w ostatnich trzech latach. Jeszcze z spraw organizacyjnych, to wiem, że wiele osób z was pyta, czy powróci Bob Lukas, czy powróci em, Crypto Crew University czy inni. Ja sobie zobaczę, co tam oni ostatnio dodają, tak? Bo ja pod innym kontekstem teraz przychodzę. Kiedy będzie dodruk, na stablecoinach, wtedy wiem, że coś tutaj zaczyna się zmieniać. Na razie go nie ma, bo nie ma płynności w tym rynku, także to stawiam nad. Analizę techniczną w tym momencie, mimo to, że to jest wrażliwy temat i nigdzie więcej raczej nie usłyszycie o takiej teorii spiskowej w świecie krypto, więc e, ja będę sobie obserwował to, a w tym tygodniu poświęcę czas na Crypto Crew i Boba Lukasa, bo wiem, że gdzieś tu w lutym, ostatnio jak dodawaliśmy go audycję, on mówił, że przy 40 tysiącach będzie wychodził z tego rynku, a na pewno przy 30, także nie wiem, czy on wszedł do tego momentu, czy nie wszedł. Możecie dać mi znać w komentarzach, a ja sobie. Kuknę w ten tydzień i może jakąś audycję przetłumaczymy wspólną KryptoCrew. I, I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Boba Lukasa, zobaczymy, co tam się u nich dzieje, jeżeli chodzi o analizę techniczną. Sprawdźmy też na największego spekulanta w Polsce, Rafała Zaorskiego. Gdzie on tutaj widzi ten rynek? Po pierwszej. Można powiedzieć bardziej byczej predykcji, zmienił ostatnio zdanie na, na mniej byczą i gdzieś tutaj kieruje się w kierunku 15 tysięcy dolarów i Ethereum poniżej 500 dolarów. Pęknie wielu serce, Także będziemy obserwować Rafała Załorskiego również, skoro on ma tutaj magiczną kostkę, która zamiecie wszystkich, i będę sobie patrzył na ten dodruk, a inni będą kreślić, czy to Satoszowa, różne wykresy, czy niekoniecznie. Takie, więc będziemy sobie patrzeć, co tutaj się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Zacznijmy może dzisiaj od Solany. Solana widzimy, że robi prawie 100 milionów transakcji w ostatnich 24 godzinach. Jeżeli byście chcieli posłuchać newsów, na przykład ile robi BSV, albo ile zrobiło wczoraj 36 milionów na Proof of Work. To nie do końca byście się dowiedzieli nigdzie, bo raczej te statystyki nie są pokazywane poza społecznością BSV, bo wiadomo, że to jest wrażliwy temat w świecie krypto, jeżeli chodzi o skalowalny bitcoin dzisiaj. Ale jeżeli mamy tutaj skalowalną solanę, która robi 100 milionów transakcji, to przeczytajmy może ten temat, bo może warto. Całkowita liczba transakcji przeprowadzonych w sieci Solana zbliża się do 100 milionów w czasie, którym inwestorzy instytucjonalni wciąż obstawiają produkty oferujące im ekspozycję na krypto pomimo trwającej bessy. Według danych z eksploratora, blockchain Solana sieć przetworzyła obecnie łącznie 96 miliona transakcji i obecnie przetwarza 3044 transakcje na sekundę znacznie poniżej reklamowanej przepustowości sieci do 50 tysięcy transakcji. Na sekundę. I tutaj się dowiecie tego wszystkiego, jak to wygląda na papierze, w statystykach. My wiemy, że jeżeli chodzi o Solanę, należy to brać przez pół. Może kiedyś sobie audycję. Dlaczego? Bo tłumaczyliśmy to na Discordzie wiele miesięcy temu, jak oni liczą sobie transakcje w Solanie. I może do tego tematu wrócimy. Ale fajnie się widzi. 100 milionów, super, 3000 Transakcji, jeżeli chodzi o BSV, który wczoraj ile robił? 33 miliony. A transakcja wyszła 0,001. No, Vitalik byłby szczęśliwy, gdyby można było to robić na Ethereum. A widzieliście film na początku? Oni już od dawna, w intro oczywiście mi chodzi, wiedzieli, że to się nie uda na Ethereum. Dlatego mamy merch, który przechodzi na Ethereum 2.0, który nie wnosi żadnej skalowalności. Wszystko będzie ewentualnie trzeba robić gdzieś na poziomie warstwy. Drugiej, to jest, że widzicie, że jednak można. The Block podaje, że Algorand nie chce być w tyle, również ze skalowalnością, i tutaj mamy parę osób na naszym Discordzie, którzy mocno kibicują Algorandowi również, jeżeli chodzi o Proof of Stake. I tutaj Algorand może zwiększyć szybkość i możliwość transakcji międzyłańcuchowych. Ogłosili nowy upgrade State Proof które mogą zwiększyć liczbę transakcji na sekundę i bezpieczeństwo komunikacji między łańcuchami. Zobaczcie, nagle wszyscy zaczęli interesować się szybkością, żeby to lepiej wyglądało w tej głębokiej beście, co tutaj się dzieje u niektórych projektów. Może idziemy w dobrym kierunku? Algorand stwierdził, że jego transakcje mogą wzrosnąć z 1200 do 6000. Uruchomienie Proof albo State proofs ma na celu budowanie bezpiecznych transakcji międzyłańcuchowych przy użyciu łańcucha bloków Algorand. News BTC za to pokazuje nam poligon, który nie jest za bardzo byczy. I tutaj takie analizy techniczne różnych projektów można by naprawdę gdzieś tutaj przedstawić przy każdym z jednych projektów. Dlaczego? Bo jeżeli cały rynek spada, no tutaj nie ma wyjątków, jeżeli chodzi o poligon, ale jeżeli byśmy tylko mieli sprawdzić, do jakiej ceny obserwować, to 76 centów musi utrzymać cenę Matic, albo przynajmniej powinno w tym okresie, bo jeżeli nie, to będziemy spadać na kolejne dołki. Tygodniowy opór dla ceny Matic to jest dolar, czyli wyjście powyżej dolara może być bycze. Tutaj należy patrzeć na resztę rynku, a nieutrzymanie 83 może nas doprowadzić do kolejnej granicy 77 centów. Stablecoiny? Coinbase chce nabyć 1,6 miliarda dolarów USDC MakerDAO. Zcentralizowana giełda ma nadzieję, że zniechęci Makera do wycofania się ze swoich udziałów w USDC w związku z konsekwencjami amerykańskich sankcji Tornado Cash. Także zobaczcie, wchodzi tutaj Coinbase i mówi: Spokojnie, my wykupimy. I miejmy nadzieję, że nadal będziemy tutaj e, współpracować. Propozycja przeniesie 1 trzecią DAI z tablecoinu Maker'a szacowaną na 1,6 miliarda dolarów do Coinbase Prime w zamian za 1,5% zysku lub około 24 miliony dolarów przychodu MakerDAO. Propozycja pojawia się, gdy akcje Coinbase gwałtownie spadły, praktycznie szorują dno, a Maker liczy się z ryzykiem regulacyjnym stworzonym przez jego udziały w USDC. I nawet cykady się włączyły teraz, bo myślą, że to jest bycze dla. USDC. Posłuchajcie. Słychać czy nie słychać? Wiemy, że MakerDAO jest największym pojedynczym posiadaczem USDC, a Stablecoin stanowi 35% zabezpieczeń DAO, około 4,8 miliarda dolarów. A stabilny coin wspierany dolarem pozwala Maker inwestować w aktywa inne niż kryptowaluty, podobnie jak ostatnia linia kredytowa o wartości 100 milionów dolarów. I ta propozycja Coinbase jest przedstawiona jako sposób na uzyskanie zwrotu z martwych udziałów USDC DAO. I chociaż Coinbase nie przestrzega zdecentralizowanych zasad Makera, kierownictwo DAO postrzega scentralizowaną giełdę jako pragmatycznego partnera. Biznesowego. Więc jak to działa? Coinbase mówi teraz: hej, jeżeli nie opuścisz USDC, damy Ci 1,6% mocy dalej z naszego yieldu. Tutaj powiedział Prisco, A Coinbase będzie miał nadzieję na pozytywne wieści, gdy jego propozycja zostanie poddana pod głosowanie na portalu zarządzania Makerem. Co nam może mówić o tym, że na tym rynku brakuje płynności również, to jest to, że. Zerowe opłaty na Binance prowadzą do dużego wzrostu wolumenu handlu bitcoinami. Także to Binance prowadza po to, żeby ten dzienny wolumen obrotu transakcji podnieść. To wskaźnik, który mierzy całkowitą ilość bitcoinów będących przedmiotem transakcji na rynkach kasowych w danym dniu. Wiemy, że chcą to wprowadzić, już wprowadzili, ale jak widać na powyższym wykresie siedmiodniowe wzrosty, jeżeli chodzi o Binance, są znacznie większe niż na innych giełdach razem wzięty. Także widzicie, jaką Binance ma w tym momencie nadal rozmach. Do tego dochodzą wiadomości o tym, że górnicy nadal wysyłają dużą ilość bitcoinów na Binance, nawet 4400 i widzimy, że e, no, ta liczba na razie nie spada. Odnotowano trzy transakcje od górników na giełdy podobne do tej ostatniej transakcji. Obejmują one 2600 BTC w maju, 4700 16 czerwca oraz transakcje 5700 22 czerwca. No jeszcze tu mieliśmy 4400 niedawno i widzicie, że no od kwietnia raczej spadamy na tym rynku, tak? I te dodatkowe, które nie są tutaj podawane, które podawaliśmy w poprzedniej audycji, również świadczą te Dormant adres, te, które nie były ruszane przez 7, 8, 9 lat. Też świadczą o tym, że jeżeli tacy górnicy przenieśli ostatnio dużej ilości, to mniej więcej 20-80% do 80 może ten rynek spaść po takich akcje, gdzie one trafiają wtedy tutaj w tym wypadku na Binance. Daily Howdol mówi nam o tym, że Rosja chce zalegalizować płatności kryptograficzne w handlu międzynarodowym według wiceministra finansów. I chodzi oczywiście tutaj również o wprowadzenie troszeczkę większych pewnie kontroli czy regulacji. Teraz ludzie otwierają portfele kryptograficzne poza Federacją Rosyjską. Konieczne jest, aby można było to zrobić w Rosji, aby robiły to podmioty nadzorowane przez bank centralny, które są zobowiązane do przestrzegania wymogów przepisów o przeciwdziałaniu, praniu pieniędzy, a przede wszystkim oczywiście do KYC czyli zdania swojego klienta. Do tego mamy też oczywiście pana Bara, e, czyli Michael Barr, który mówi o tym, że stablecoiny tutaj przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, że no, tak jak Rosja praktycznie, według liderów rezerwy federalnej kongres powinien działać szybko, aby uchwalić ustawę o stablecoinach, a Michael Barr poruszył właśnie tą kwestię, żeby w tych stablecoinach no, działać praktycznie natychmiastowo, bo chodzi o System bezpieczeństwa. Według lidera rezerwy federalnej, kongres musi działać na stablecoinach. Uważam, że kongres powinien działać szybko, aby uchwalić tak bardzo potrzebne przepisy, aby wprowadzić stablecoiny, szczególnie te, które mają służyć jako środek płatniczy w ramach ostrożnościowego obwodu regulacyjnego. Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z innymi agencjami regulacyjnymi i kongresem w celu zajęcia się ryzykiem stablecoinów. Czyli widzicie, że faktycznie. Mamy podobne stanowisko, jeżeli chodzi o Rosję. Chociaż, jeżeli Rosja to wypowiada, wiecie, że inne kraje mogą przyspieszyć tą regulację tych stablecoinów, bo Rosja, można powiedzieć, nie za bardzo leży gdzieś tutaj w tej globalizacji czy globalistów widmie. Przyszłościowym. Także wiemy, że jest ostatnio bardzo blokowana, jeżeli chodzi o różne aktywa i nie tylko. Więc tutaj, jeżeli Rosja by chciała coś w tej zrobić, to pewnie będzie blokowana od drugiej strony. I cena Bitcoina ponownie testuje czerwcowe minima wynoszące około 17 tysięcy. Wrzesień ma być miesiącem pełnych akcji dla branży Bitcoin, szerszej branży kryptowalut. Wiemy, że wrzesień nie za bardzo w statystyce bliższej się tutaj. Gdzieś e, wprowadza nam e, od wielu lat, więc przede wszystkim istnieje niepewność połączenia Ethereum, tego merge'a i tego, co może oznaczać, a po drugie, kilka pierwszych Bitcoinów z Gox ma zostać rozdystrybuowanych. Chociaż mamy tutaj ostatnie wiadomości, że jeszcze nie doszli do konsensusu, kiedy miałoby to się wydarzyć. Czy Bitcoin może spać poniżej 17 tysięcy? Odkąd osiągnął all time high wysokości 69 tysięcy, Bitcoin cofnął się, w którym obecnie miejscu jesteśmy 19. Bitcoin nadal oscyluje tuż powyżej lokalnego dołka. I pomimo nieco walki o osiągnięcie 24 tysiące, poziom ten nie mógł zostać utrzymany. Zachęty dla niedźwiedzi do czerpania zysków utrzymały się do tego czasu. Cena ponownie spadła. Czy 11 tysięcy dolarów jest dziś tutaj e, w ich zdaniem zasięgu? Niektórzy spekulanci, tacy jak Richard Hart, skomentował fakt, że istnieje wiele powodów, dla których cena Bitcoina może dalej ucierpieć i zejść nawet do granic 11 tysięcy. Co istotne, GBTC nadal jest dużo dyskont. Czyli discount mamy na GBTC, a Bitcoin Grayscale stanowi ponad 3% całkowitej podaży. I to właśnie tam niezwykle duża liczba instytucji alokuje swoją ekspozycję. Co więcej, istnieje również obawa, że szersze środowisko makroekonomiczne ma w tej chwili poważne problemy. Czyli wiadomo, patrzymy na stopy procentowe, patrzymy, jak, jak, co nam powie Jesse Powell i inne rzeczy, które się dzieją na, na całym świecie. Więc no, antyinflacyjny to może już nie jest, nawet ktoś tutaj ostatnio podpowiada. Bardzo mocny prominent BTC, czyli kobra Bitcoin, gdzie on tutaj jest? O, akurat dodał to Maribon, na zmianie narracji BTC. Bitcoin i jego hedge przeciwko inflacji ta narracja jest stuprocentowo martwa. Jego, oczywiście, zdanie. No przynajmniej teraz, tak? Zobaczymy, co będzie się działo w niedalekiej przyszłości. GameStop ujawnił nowe partnerstwo z FTX US, którym celem jest wprowadzenie klientów do społeczności FTX i rynków zasobów cyfrowych. Według komunikatu prasowego, niektóre sklepy detaliczne GameStop będą oferować karty podarunkowe FTX, dodając, że jest to preferowany partner detaliczny FTX w Stanach Zjednoczonych, czyli dodanie płynności też można powiedzieć do tego rynku. Komunikat prasowy nie ujawnił szczegółów finansowych partnerstwa, także nic tutaj nie wiemy oprócz tego, ale widzicie, że partnerstwo pomiędzy FTX a GameStop w tym momencie, gdzieś tutaj, zaczyna nam Wchodzić na salony. I na koniec wierzyciele Zemtigox nie ustalają daty spłaty. Także nie wiemy, co tutaj się dalej wydarzy z tym mt gox Wraca jak bumerang. 8 lat temu, w 2014 roku, to już nie będziemy czytać. Wszyscy chyba wiedzą, co to był MT-GOX i o co tutaj chodziło z tą giełdą. Teraz wierzyciele mają dostać z powrotem około 137 tysięcy BTC. A co więcej, w obecnej sytuacji Wall podkreślił, że klienci dotknięci włamaniem na MT-GOX nie byliby w stanie zarejestrować adresu, na którym należy przesłać należne płatności Bitcoin, Bitcoin Cash. Sygnalizując, że nie ma bezpośredniego powodu, aby martwić się o zbliżającą się, czy zbliżający się krak na rynku z tego powodu, bo Jedno jest, że dostajemy informacje na Twitterze, drugie, ci, którzy mają otrzymać, nie dostają jeszcze żadnych próśb o podanie adresów czy cokolwiek. I wiemy, że to będzie najprawdopodobniej i na pewno adres, który będą musieli się zarejestrować pod względem KYC i innych rzeczy, więc będziemy to obserwować również. Także na razie nie ma żadnego planu. Tu zdaniem, oczywiście, Kointelegraf, my będziemy obserwować to również na innych kanałach. Ok, mamy to, mamy kolejną audycję. Dzień dobry, krypto. Myślałem, że nie dam rady, dwa razy nawet w tym tygodniu jeszcze to zrobić, ale jest, jest, jest. Kolejna audycja, i będziemy do kolejnej wracać już niedługo. A wy macie akta sprawy, pierwszą część już, a druga nadchodzi chwilę później, o godzinie 10 czasu polskiego. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.